Wystawa Bonsai Trophy w Belgii to najważniejsza impreza tego typu w Europie. Praktycznie dla każdego twórcy marzeniem jest, aby stać się tam demonstratorem i pokazywać swoje umiejętności bardzo szerokiej publiczności. Tak stało się w 2023 roku, gdzie miałem przyjemność i wielki honor prezentować swoje umiejętności na tej właśnie wystawie. Podczas pierwszego dnia pokazów formowałem bardzo ładne, bardzo piękne mugo, które teraz możecie zobaczyć po upływie roku i po drugim formowaniu. Ten dżin tutaj, który zasłaniał nam ten piękny ruch tego pnia, został usunięty i w tym momencie widzimy mocny, dynamiczny, powracający ruch, który będzie korespondował z formą przyszłego jakby finalnego formowania. Także nieraz warto jest coś usunąć, żeby wyeksponować. Podobna sytuacja jest z tyłu tego drzewa. Dwa konkurujące ze sobą dżiny, które podczas pokazu, podczas wystawy trofi nie zostały, że tak powiem, usunięte. Teraz po roku czasu można byłoby spokojnie usunąć ten grubszy dżin z lewej strony, który po prostu tutaj troszeczkę konkuruje z dżinem słabszym, który można byłoby wyeksponować. Także następnym krokiem będzie usunięcie tego dżina. Drzewo jest wyczyszczone ze starych ikieł.
martwe elementy na drzewie zostały uporządkowane, to znaczy to wymagało usunięcia kilku ponadwymiarowych czynów, które zostały zmniejszone bądź wręcz usunięte. Linie szali poprawione i w tej chwili możemy już przechodzić do drutowania, czyli do ostatecznego nadania formy temu pięknemu drzewu. Teraz spróbujemy tą gałąź cofnąć troszeczkę za te cięcie, które tam się pojawia pod tym. Do tego będzie potrzebne zabezpieczenie kory oraz troszeczkę siły. Gałąź nam się cofnęła, schowała się, zbliżyła się do pnia i w tej chwili drzewo będzie łatwiej po prostu skompaktować. Kilka słów na temat finalnej formy, drugiego formowania. Widzicie Państwo w tej chwili koniec prac podczas drugiego formowania. Front się troszkę zmienił. Wynika to z tego, że moim zamiarem pierwotnym było umieszczenie głowy drzewa poniżej tego wspaniałego, dynamicznego, martwego elementu. Udało się to zrobić. A kierunek, można powiedzieć, formowania korony był konsekwencją tego ruchu pnia, który można tutaj zaobserwować, który tutaj się łamie w dolnej części i te gałęzie pracujące w prawo, można powiedzieć, podpowiadały nam, jak należy podejść do tego formowania. Także ja jestem bardzo zadowolony z tej formy, z tej pracy, co się udało zrobić. Wszystko przeżyło, wszystkie pączki przeżyły, forma jest bardzo skompaktowana, dynamiczna i mam nadzieję dobrej przyszłości tego pięknego drzewa. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał.
Zbliżamy się do 1000 subskrypcji, także bardzo serdecznie wszystkich zachęcam do tego, aby przycisnęli ten malutki przycisk na dole mojego kanału i być może zapytali o coś w komentarzu. Także bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i do następnego.